teraz o bezpieczeństwie, innymi słowy o tym, w jaki sposób mieszkańcy sami potrafią to bezpieczeństwo sobie zapewnić, przynajmniej czynią starania ku temu. W naszym studiu pani Alina Jeżdżewska, radna z Gdańskiego Brzeźna, i Roman Gąsienica, inicjator Straży Obywatelskiej w Brzeźnie. W panoramie, tak chyba można powiedzieć, jako pierwsi nagłośniliśmy tę sprawę. Chodziło o bezpieczeństwo mieszkańców, o kogoś, kto napada na bezbronne kobiety, kto wyrywa torebki. Tak. Zaczęło się wszystko 12 stycznia przy kościele. W niedzielę były 3 napady. I sukcesywnie do 16 stycznia również codziennie 1 lub 2 napady. W związku z tym postanowiliśmy, że nie było to nagłośnione, zaprosić panoramę, dzięki której sprawa stała się głośna. Dziękujemy za to. I my jako mieszkańcy postanowiliśmy wziąć, jak to się mówi przysłowiowo, sprawę w swoje ręce. Zaczęliśmy wychodzić wcześnie rano. Mężowie odprowadzają żony do pracy, do autobusów. Moje znajome, które kiedyś chodziły pojedynczo do pracy, w tej chwili chodzą razem z koleżankami. My natomiast w godzinach rannych i popołudniowych, bo również w tych godzinach były napady, jak takie duszki chodzimy i po prostu, żeby ulica nie była pusta, bo główne napady były przy ulicy Mazurskiej, przy pętli tramwajowej i przy kościele w Brzeźnie. Też przyczyniło się być może do tego, że nasza ulica nie jest oświetlona. Kilka lat płacimy za zużycie energii elektrycznej, którą oświetlamy, ulicę Mazurską, my mieszkańcy. Część ulicy jest dalej nieoświetlona i w tym miejscu były napady. To niesamowite, jak mieszkańcy potrafią się zmobilizować. Czy to jest też taka odpowiedź na pewną bezsilność, że jak my sami sobie nie pomożemy, to ciężko liczyć na innych? Muszę się solidaryzować ze wszystkimi mieszkankami Brzeźna. Mało tego, to jest kurort i uważam, że wszyscy, którzy przyjeżdżają do nas, a przyjadą również w sezonie, powinni się czuć bezpiecznie. Pani tak dosyć skromnie mówi o tym i tak jakby to wszystko było oczywiste. To jest wspaniała sprawa, że ludzie nie są obojętni na to, co dzieje się za oknem, na to, co dzieje się za drzwiami mieszkania, bloku. Czy udało się tego człowieka, tych sprawców, bo być może ich było więcej, złapać? Jakie państwo macie informacje? Z wczorajszego spotkania z policją, bo robimy takie teraz spotkania czwartkowe, dowiedzieliśmy się, że jest osoba zatrzymana, podejrzewana jakby o te czyny, więc na dzień dzisiejszy możemy tyle powiedzieć. Bynajmniej zdarzenia już nie mają miejsca w Gdańsku Brzeźnie i dzielnica jest nadal spokojna, chociaż nasza postawa obywatelska wciąż ma miejsce. Właśnie, pytanie o tą postawę obywatelską i o to, jak udaje się namówić ludzi do tego, aby w czasie wolnym poświęcili więcej uwagi, aby wyszli w te mroźne dni na ulicę Brzeźna. Łatwo? Okazuje się, że Brzeźno i jej mieszkańcy są zjednoczeni we wspólnych działaniach, bo mieliśmy przykład swego czasu jakby zmagania się z tymi zwierzowcami, czy też teraz powraca sprawa cmentarza brzezińskiego. Zmagania się z zwierzowcami, chodzi o plan zagospodarowania. Tak. Więc mieszkańcy są solidarni. Solidarni naprawdę jednoczą się we wszelkich działaniach, które jakby mają powodować to, by uszczyć się przed wszelkimi jakimiś takimi niebezpieczeństwami, ewentualnie zdarzeniami, które oczywiście ostatnio dotknęły nas bardzo, tak? Bo byli szokowani, jako wręcz zaskoczeni, bo żyło nam się do tej pory spokojnie i nadal tak jest. Trzeba podkreślić, że w gruncie rzeczy jest to dzielnica spokojna i do której serdecznie zapraszamy, bo to jest kurort i naprawdę miejsce, gdzie warto wypoczywać i też pracuje się tutaj spokojnie i też żyje się spokojnie. To trzeba podkreślić. I też wzorcowe osiedle, z którego inni powinni wiele czerpać, na przykład takich pomysłów jak Straż Obywatelska. No właśnie, czy mimo tego, że napady ustały, na szczęście, czy Straż Obywatelska będzie działać nadal? Straż Obywatelska, powinien to inaczej, pomoc sąsiedzka, będzie miała miejsce. I to te zdarzenie, które w ostatnim czasie się miało miejsce, jakby spowodowało, została zainicjowana taka straż, która ma jakby zadanie jakby łączyć teraz działania policji z mieszkańcami. Kończąc, bo oczywiście nie o wszystkim da się powiedzieć, jak to w praktyce wygląda? To są jakieś trójki, dwójki, jakieś patrole? Są to osoby w różnym wieku,
które wychodząc na przykład z domu, każdy wokół swojego miejsca zamieszkania odpowiada za jakąś taką część jemu przynależną i w tych godzinach, może takiej niebezpieczności, jakbyśmy to określili, wcześniej rano czy wieczorową porą, przechodzą się tymi ulicami, obserwują, bo apelujemy o to, by... Po prostu interesują się swoim otoczeniem. Oczywiście. I to też jest wielki walor Państwa akcji. Ja chciałabym jeszcze coś takiego dodać od siebie. Ostatnio stało się modne takie słowo sorry. Sorry, panie prezydencie Adamowicz. My również jesteśmy kurortem. Czy kurort Sopot jest lepszy i bezpieczniejszy niż kurort Brzeźno? Dziękuję bardzo Państwu za wizytę w studiu o kurorcie w Brzeźnie i o tym, w jaki sposób mieszkańcy dbają o jego bezpieczeństwo. Mówili Alina Jażdżewska, radna, oraz Roman Gąsienica, inicjator Straży Obywatelskiej. Dziękuję Państwu za wizytę w studiu. A my przechodzimy do